Dzień dobry, witam w kurniku Kazika. W ten piękny, słoneczny, ale już delikatnie jesienny dzień. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz z okazji piątkowego odcinka chciałbym, aby nowe, młode, właściwie kurki, dostały swoje imiona. Dlatego w tym odcinku, tak jak obiecałem, że kurki w końcu dostaną swoje imiona, tak też się stanie. Ale zanim to nastąpi, no to trzeba wypuścić, nakarmić, napoić. I otwieram, uwaga, i wylewa się zawartość kurnika. Anka, Halina, Paloma, Bajlarinka, Bolek. Która wyjdzie pierwsza? Na którą stawiasz? Tak jest, wiedziałem, że stawiałaś albo stawiałeś na czarną. I jeszcze koguciki. Koguciki, których jest już zdecydowanie coraz mniej. I mam nadzieję, że taka tendencja się utrzyma. A wy dlaczego jeszcze sobie nie otworzyłyście? Wychodźcie, wychodźcie. Bo tutaj już na was czekają ziemniaczki gotowane ze śrutą. Dobrze, moi drodzy. Dziś piątek, piąteczek, piątunio. A ja spróbuję wam pokazać kurki, które dzisiaj dostaną swoje imiona. Mam nadzieję, że żadna się gdzieś nie schowała, tak abym mógł nie tylko powiedzieć wam o tych imionach, ale również pokazać wam każdą kurkę, która dostaje swoje imię. Spróbuję zwabić je może rzucając tutaj troszkę ziarna. Natomiast no widzę, że będzie ciężko. Ja sobie tutaj, słuchajcie, przygotowałem sobie imiona, które chciałbym nadać kurkom. Imiona takie jak Malwina, Milena, Konstancja, Sława, Maria, Kazimiera oraz Kazik. Kazik musi być. Kazik, gdzie ty jesteś? Zacznę może od Kazika. O! Tam stoi. Wiecie, co sobie pomyślałem? Że nadając imię każdej z kurek, byłoby fajnie wziąć ją do ręki, pokazać wam ją z bliska do kamery, a nie tak byle jak z daleka. Więc przyjdę tutaj wieczorem, kiedy kury już będą w kurniku, zapalimy światełko i myślę, że wtedy uda się każdą z nich sfilmować indywidualnie z bliska. A teraz wykorzystam to, że jest jeszcze widno i wykonam pracę, którą mam tutaj do wykonania. A do kurniczka wrócę po prostu, jak będzie ciemno. A no dobrze, moi drodzy, kury pomału zajmują swoje miejsca w kurniku. Na wybiegu pozostała jeszcze tylko Krysia, ale kurnik już zamknąłem na tę okoliczność. Włączam oświetlenie, mam listę. Ależ tutaj jest niespokojnie. Mam listę. Tak, ty możesz wyjść. Ty też możesz wyjść, bo ty nie dostaniesz żadnego imienia. Z uwagi na to, że białe sprzedaję. Właściwie to już sprzedałem. A więc tak. Sprawdzamy obecność. Malwina i Milena. Raz. To jest jedna. A to jest druga. Tyle krzyku o imię. Dobrze. Malwina i Milena. Dwie koleżaneczki. Co prawda podobne, ale różnią się trochę ubarwieniem na szyi. A więc to będzie Malwina, a to będzie Milena. Mam nadzieję, że
z biegiem czasu też nauczycie się je rozróżniać. Kolejne imię to Konstancja. Oto ona. Konstancja. Bardzo podoba mi się to imię. I to imię trafi do tej kurki o brunatnym grzbiecie i czerwonej szyjce. A ty będziesz Sława. Sława, tak, Sławcia. Tak, żebym zapamiętał. Zobaczcie, ja cały czas myślałem, że ona ma brudne te piórka tutaj. Co tutaj się dzieje? Lata coś, ktoś? Okej. A to są takie po prostu brązowe wstawki. Sława. Dobrze. Kolejna kurka. Kolejna kurka to Maria. To będzie Maria. Ja wiem, że teraz może ciężko wam nadążyć i połapać, ale z biegiem czasu ogarniecie. Maria. Kazimiera. Kazimiera. Gdzie jest Kazimiera? Oj, gdzie, o gdzie? O gdzie, o gdzie jest Kazimiera? Szukamy. Szukamy. O, Kazimiera właśnie uciekła. Kazimiera właśnie uciekła, czy to Konstancja? Nie, Kazimiera uciekła. Kazimiera uciekła. A to jest Kazik, słuchajcie. Taki kolega Bolka. Kogut porcelanowy Kaziu. Tak jest, już wam otwieram. Dwie białe damy wracają do kurnika. Tak jak powiedziałem, białe damy nie dostają żadnego imienia, bo będą wyjeżdżać. O, a tutaj siedzi Kazia. Kazia, chciałem cię pokazać. Kazia, po co tyle krzyku? Kazia, nie, 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 nie. To jest Kazia, słuchajcie. Taka najbardziej krzykliwa. Najbardziej krzykliwa z krzykliwych. Dobrze, moi drodzy. Wiele zamieszania o taką prostą sprawę jak imiona. Ale cóż, tak bywa. Ja dziękuję wam już za oglądanie. To wszystko w tym odcinku. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.